Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, przeraża mnie bezsilność protestantyzmu i takie na siłę zaprzeczanie prostym słowom pańskim. Szczyt osiągnęła tutaj pani Madzia, która mówi, że cytuję, że mamy dostęp do duchów, ale że mówię o tym, ale nie cytuję Słowa Bożego. Pani Madzio, specjalnie dla pani to przeczytam, że mamy dostęp do duchów. Prawda? Pan Rafał i inni piszą, że jestem spirytysta, okultysta, biała magia, tak? No to zobaczymy, czy autor listu do Hebrajczyków uczy o białej magii. Już nie będę mówił z głowy, że jest, tylko przeczytamy. Cały rozdział 11, autor listu do Hebrajczyków, mówi o świętych ze Starego Testamentu. 12:1. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłóżmy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi. Jakich świadków mamy dookoła siebie, pani Magdo, Rafałku i cała reszta protestantów? Skoro mówi o świętych w 11 rozdziale. Ines, pani Madziu, to jest dla ciebie ten fragment, to jest Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 22. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy zapisani są w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Więc autor listu do Hebrajczyków, pani Madziu, Rafałku, Megawito i cała reszta, czy pisząc tutaj, że mamy przystęp do duchów sprawiedliwych, które doszły do celu, uczy nas tutaj spirytyzmu, okultyzmu i białej magii, czy mówiąc, że jesteśmy otoczeni wielkim mnóstwem świadków, pisze tutaj o spirytyzmie, białej magii, okultyzmie? Wykażcie to. Dlaczego chwalimy świętych? Moi drodzy, święty Jakub w 5 rozdziale też w telegraficznym skrócie odnosi się do wielkich świętych Starego Testamentu. Prawda? Za przykład wytrwałości i cierpliwości. Weźcie sobie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. A więc już tu widać, że wychwalanie świętych, wychwalanie tych, co wytrwali, było i jest biblijne. Ta myśl świętego Jakuba, która odnosi się do świętych, jak i list do Hebrajczyków, który wylicza całą litanię świętych, i w skrócie ich dzieła, jest odniesieniem się do Księgi Seracha 46, 7, 8 rozdziału, gdzie jest wyliczone całe mnóstwo świętych Starego Testamentu. Oczywiście ja wiem, że wy nie uznajecie Księgi Seracha, no ale zawsze tutaj aktualne jest pytanie, pokażcie mi wczesnochrześcijańską Biblię z 66 księgami, która nie miała Księgi Seracha. No i leżycie, bo takiej nie ma. Moi drodzy, dlaczego święci są godni wychwalania? Już wczoraj czytaliśmy sobie fragment z księgi Hioba. Oczywiście protestanci takie lewe rączki, lewe jęzory mają, tylko magia i tak dalej. Czy u Boga wołaj, czy ktoś ci odpowie? Do kogo ze świętych się zwrócisz? To jest księga Hioba 5:1. Do kogo ze świętych się zwrócisz? A więc była już w Starym Przymierzu mentalność zwracania się do świętych była pod krzyżem, woła Eliasza, zobaczymy, czy przyjdzie mu pomóc, czy przyjdzie go wybawić. Widać tutaj, że jednak więź w Starym Testamencie ze świętymi była i byli wychwalani święci. Tak? Psalm 148, wiersz 14. I pomnożą moc swego ludu, pieśń pochwalna dla wszystkich jego świętych, synów Izraela, ludu, który mu jest bliski. Alleluja. Pieśń pochwalna dla kogo? Dla
wszystkich Jego świętych. Macie pieśni pochwalne ku świętych? Nie, bo wy nie wierzycie w świętych, wy nie chwalicie świętych, a więc jesteście nieludem. Kolejny psalm 149. Niech się weselą święci wśród chwały i niech się cieszą na swoich sofach. Gdzie są święci? Wśród chwały. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, tak? Ludu, który jest Mu bliski. Moi drodzy, w Starym Testamencie, jak i też w Nowym Testamencie, w listu do Hebrajczyków i u świętego Jakuba, choć króciutko wzmiankowane, mamy odniesienie do proroków, do ludzi, przez których Bóg okazywał swoją świętość, przez których Bóg dokonywał swoje wielkie dzieła. Więc my, chwaląc świętych, chwalimy Boga, który przez nich wielkie rzeczy dokonał. I tutaj wzorem przepięknym jest Maryja, którą błogosławimy. O, my uznajemy ją za błogosławioną, no tak urodziła. Błogosławicie Maryję? Mówicie, bądź błogosławiona, dziewico Maryjo, bądź błogosławiona, żeś uwierzyła? Nie, bo by was, diabeł by wam język odparzył. Błogosławimy Maryję. I ona mówi, co jest źródłem jej błogosławieństwa. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. A więc nasz kult świętych, nasze wychwalanie świętych jest tak naprawdę wychwalaniem Boga, który przez nich okazał swoją świętość względem nas. O tym można przeczytać w 36 rozdziale Księgi Ezechiela. Kiedy okaże się świętym względem was przed innymi narodami. Bóg przez Mojżesza, Abrahama, Jozuego, Kaleba i wielu innych przez Dawida dokonywał wielkich rzeczy. Prawda? To on okazywał swoją wielkość i świętość przez tych ludzi. A więc wychwalając świętych, którzy się radują w swej chwale, a więc święci mają swoją chwałę, niech się weselą święci wśród chwały. Jakiej chwały? Boskiej chwały, niebiańskiej chwały. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych. A więc pieśń pochwalna dla Boga? Chwalili Boga? Nie, chwalili świętych. A więc co? To jest bałwochwalstwo, tak? Spirytyzm, biała magia, okultyzm, tak? Nie, to jest Słowo Boże, nieomylne Słowo Boże. Nie żaden okultyzm, nie żadna magia, nie żaden spirytyzm. Bóg jest Bogiem żywych, nieumarłych. Mamy dostęp, jak czytaliśmy przed chwilą, do Jeruzalem Niebieskiego. Jesteśmy w komunii z Kościołem Zbawionych. Jesteśmy w tej duchowej komunii, do której protestantyzm nawet nie dorósł, do tego, by nie dorosnąć, by zrozumieć, czym jest komunia ze świętymi. Gdyby przystęp do świętych był spirytyzmem, to autor listu do Hebrajczyków, natchniony Duchem Świętym, by nie pisał, że mamy przystęp do duchów. O, do duchów mamy przystęp, ale z nas okultysty, spirytysty i białomagiki, tak? To proszę, zarzućcie to autorowi listu do Hebrajczyków. Zarzućcie psalmiście, że wychwala świętych, że pisze o świętych wśród chwały. Zarzućcie Hiobowi, który mówi, do kogo się zwrócić, do których świętych. Tak? A więc, drodzy protestanci, zaczniecie zmieniać trochę wasze myślenie, czy dalej będziecie tak szczekać, jak takie właśnie nakręcone katarynki. Nie, okultysta, o nie, bezbronny. Wy jesteście bezbronni, bo od ponad tygodnia nie potraficie nic skomentować. Do kogoż ze świętych się zwrócisz? Czy tu chodzi o Boga? Nie, tu chodzi o świętych. Stare przymierze.
A więc już widać, że w Starym Przymierzu zwracanie się do świętych było popularne. Przez wzgląd księga proroka Daniela, rozdział pierwszy. Tak, co tam mamy napisane? No, myśmy to czytali, ale oczywiście to są fragmenty, które protestantów bolą. Bolą, no bo co mają napisać? Jak jest napisane, jak mamy przystęp do duchów, które doszły do celu. No chyba, że dla Rafałka i dla Pani Madzi to będą duchy, które doszły do celu, tak? Czyli nawaleni doszli do Monopola. Też tak można. Nie opuszczaj nas na zawsze. To jest 3:34 Księga Daniela. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaka i Twego świętego Izraela. Wołali tutaj do Boga przez wzgląd na świętych? Jest. Ale protestanty z tego co napisze? Okultyzm, spirytyzm, biała magia, gusła, jak Rafałek tu pisze. No to proszę bardzo, wyrzućcie połowę Starego Testamentu, który mówi, że człowiek jest chwałą i czcią ukoronowany. Co, jak to skomentujecie? Jak skomentujecie słowa Chrystusa? Gdzie są te wasze komentarze? Tylko takie pyszczenie za przeproszeniem. Nie, bo nie. Uczcie go mój ojciec. Tego, kto mi służy w niebie. Tego, kto mi służy, tak? Uczcie go mój ojciec. 12 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I Panie Madziu, nie wyjeżdżaj z tekstami, gdzie to jest napisane. Poczytaj sobie, poszukaj, pomyśl. Bo jest. I święty Paweł, który pisze, chwała, cześć spotka każdego dobrego czyniącego, najpierw Żyda, później Greka. Rafałek coś tam próbował wczoraj wyjeżdżać, że to chodzi o uczynkowość, stary zakon, życie pod łaską. Rafałku, za co dostanie chwałę i cześć? Żyd i Grek, za dobre uczynki, Rafałku, a nie za słodkie pierdzenie i nic nie robienie. A więc skoro tych, którzy służą Bogu, spotyka cześć i chwała, to możemy ich chwalić? Możemy oddawać im cześć? A przez to oddawać cześć Bogu, który przez nich okazał swoją świętość, który przez nich okazał swoją wielkość? Oczywiście, że możemy. Jak widać, jest to biblijne i pozostawia protestantów po prostu w ślepej dziurze. Pozdrawiam.